Cześć, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Zapraszam na kolejny film z gry Battlefield 1. Zobaczcie, co dla was przygotowałem. A w dzisiejszym odcinku z gry Battlefield 1 nie będziemy chcieli zjeść ciasta. Wszystko dobrze? Możemy już kroić tort. Założymy ochraniacze zgodnie z zasadą safety first. Ukłujemy Niemca. Pomylimy gry. A na końcu okaże się, że nawet pod kaskiem nasza fryzura jest idealna. Jak widzicie, nudno na pewno nie będzie, jak zawsze w moich filmach. Tym razem trafiła się misja, która była wyjątkowo krótka, także i odcinek jest wyjątkowo krótki, ale myślę, że mimo to będziecie się dobrze bawić, także zapraszam was do oglądania. No to zaczynamy kolejny rozdział. Dolomity Północne, Włochy, jesień 1918. Czyli będziemy walczyć we włoskim wojsku. Zobaczmy. Zwycięstwo albo śmierć. Jesteś tam? Wszystko dobrze? Możemy już kroić tort. Ojej, niesamowite zdjęcia. Tak, to były niesamowite czasy. Nieźle się prezentowałeś w tym mundurze. To nie ja, to jest Mateo. A, no rzeczywiście. Wybacz, tato, nie śpiesz się, poczekamy. Nie, nie, zostań, skarbie. Powinnaś wiedzieć, co go spotkało. To była nasza ostatnia wspólna bitwa. Tuż po naszych 21 urodzinach. Batalion mojego brata miał zdobyć fort w głębi zajętego przez wroga terytorium. Nie mogłem tam pójść z nim. Byłem częścią specjalnego oddziału, który miał inne zadanie. Mieliśmy rozkazy, by osłaniać batalion Matea. Rycerz. Byli z nas dumni żołnierze, którym udało się zmienić bieg wojny. Byliśmy arditi. Niezłą krzepę musiał mieć. Avanti! Avanti! Forza Italia! Alla vittoria! No dobra, to biegniemy. W takiej zbroi zapewne nic nam nie grozi. Mateo posuwał się naprzód, a ja zabezpieczałem jego oddział z góry, likwidując wszystko, co mogło mu zagrozić. Aż boję się słuchać, co było dalej. Ojejku, nie bój się. Miałem na sobie pancerz. Poza tym arditi byli dumnymi ochotnikami. Dla Włoch zrobiliśmy wszystko. U podnóża ścieżki znajdował się kościół. Obsadzony przez żołnierzy wroga. Musiałem się najpierw nimi zająć. Ale ich zaszliśmy, co? Się dziwili. Idę jeszcze ich trochę z flanki. Mamy granacik. Nasz granat chyba nie doleciał. Nie ma wybuchających beczek.
mogliby się zorientować, że wyjście z tego kościoła nie jest dobrym pomysłem. Ale mimo to idą jak na rzeź. Oho. Pan miotacz. Gdy pozbyłem się żołnierzy z miotaczami, została zwykła piechota. Wkrótce kościół miał przejść w nasze ręce. Kościół świętej Anastazji. Ciekawe, co na to Anastazja. Na to mordowanie. Tyle trupów w kościele. Myślę, że Anastazja nie jest zadowolona. Szturchnąłem go nożem. Dziwnie to wyglądało, co? A tutti, Vittoria! Forza Italia! Kościół zdobyty. Co dalej? Jakie kolejne mamy rozkazy? Oddział Matea i nas ostrzeliwała artyleria. Musiałem zniszczyć to działo. Mateo nadal zmierzał w stronę fortu. I musiałem dopilnować, by do niego dotarł. Ucieka? Oj! Jakiś czołg. Ja chyba nie dorzuciłem. Oj, teraz za blisko. A, pieprznie. No to z głowy mamy chyba. Dobra, tego dokończyliśmy zwykłym granatem. Chodźmy na górę. Zagrożony był Mateo i cała włoska ofensywa. Musiałem je uciszyć. Tak jest. Znowu jesteśmy na plecach. No, myślałem, że już się zapalił. Teraz się zapalił. Za piękny wybuch. A, granat. Pod żebro. Biegnij, Mateo, biegnij. Nie Mateo. Bracie Matea. Chodźcie wszyscy. Rambo.
Rambo wpadł do okopów. Żeby ochronić towarzyszy broni, musiałem wysadzić działo. Do bunkrów najlepiej wrzucać granaty. Wiadomo, nie od dziś. Czy przeżył? Dobra, a jak mam wysadzić działo? Dynamit. Dobra. Ile mi wystarczy? Więcej trzeba. Nie, chyba więcej. Poszło. Czy my przeżyliśmy tak blisko wybuchu? Ta eksplozja to dla mnie jeden z najpiękniejszych widoków tej wojny. Ale czas naglił. Za górskim grzbietem zauważyłem pelotkę ostrzeliwującą nasze samoloty. To był mój następny cel. Jesteśmy normalnie Rambo, Terminator, Robocop. I co tam jeszcze? Ej, co mi tak wlazłeś pod karabin? Tak jest. Obsługiwali żołnierze austro-węgierscy. Żeby uzyskać do niej dostęp, musiałem się ich pozbyć. Znowu ich idziemy z flanki. Oj, jeszcze ktoś. Avanti! No to chyba wszyscy, co? Kiedy zabiłem ostatniego, usłyszałem dźwięk. Trochę jak jakimś For Honor wyglądamy, a nie jak w Battlefieldzie. Ich celem był oddział Matea. Mogłem zrobić tylko jedno. Przeciw sobie miałem całą eskadrę bombowców wroga. Musiałem je zestrzelić. Spoko, damy radę. To dla nas. Kadra bombowców, pluton wojska. Na posiłki. Gdyby ci żołnierze zginęli, nasze natarcie by się załamało. Super żołnierz w zbroi. Gdy pozbyłem się kilku pierwszych maszyn, pozostałe wzięły mnie. Z której strony teraz? Z której strony? Nie mogłem się wycofać. Tu są. Dobra, szybko, zanim dolecą. Kurde, przegrzewa się ta pelotka. Nic nie widzę. Gdyby nie te kwadraty, to bym nie wiedział, w co strzelać. Jeszcze coś? Chyba to wszystko. Wciąż miałeś na sobie ochronny pancerz? Tak, pewnie, ale oczywiście nie do przebicia. Samoloty odleciały.
chytry plan. Lawinę spuścili na nich. Oho, kamikadze go atakuje. Żywa pobiega w tym całym ciężkim pancerzu. Włosy w stanie nienaruszonym. Lepsze od moich. Cholera. Ci Włosi to jednak... Kiedy wstałem, pomyślałem, że znalazłem się w piekle. No i tam trochę ognia, od razu piekło. Wysadzili górę, pogrzebali nas i siebie. O mój Boże, Mateo. Musiałem go znaleźć. Zszedłem więc do tego piekła. To był mój... Ciekawe, że ojciec po tylu latach opowiada córce dopiero tą historię. Chciałem znaleźć Matea. No to chodźmy. Gdzie ten Mateo? Ratowanie brata. Podstawowa historia gier wideo. Zabrałem się za pierwszą rzecz, która ukazała mi się przed oczami. W domkach byli uwięzieni nasi żołnierze. Musiałem ich ocalić. Dawaj, Luka. Uratuj żołnierzy. Czemu tu niknie, znika celownik, jak zrobię? Przybliżenie z biodra lepiej. To chyba niedobry pomysł. Było blisko. Jakaś broń jest, rozumiem. Zanim je ujrzeliśmy, usłyszeliśmy silniki. Nadjeżdżały pojazdy. Przecież nie miałeś już czym się bronić. W domkach znaleźliśmy skrzynię z bronią. Przetrząsnęliśmy je i przetrząsamy się do walki. Dobra, są granaty. O, to jakiś fajny. Dobra, jedzie. Żryj granat. To jest Niemiec czy Włoch? Tacy podobni oni wszyscy. O, następny pojazd. Się tu schowam.
No ile jeszcze tych niby nie Niemców? Kurde, dobra. Już myślałem, że zginiemy na koniec. Jest okej. Czystą siłą woli oparliśmy się. Oho, pojawił się. Pojawił się w powietrzu. Niebezpieczne. Musiałem ruszać. Czy w którymś z domków znalazłeś Matea? Nie. Żołnierze mówili, że jego oddział dotarł dalej. Szukaj Matea. Dobra. Każda cząstka mnie chciała opuścić okopy. Ale słyszałem nawoływania Włochów. Wiedziałem, że wśród uwięzionych mogą być moi przyjaciele. Gdzie nie spojrzałem, było już za późno. Szedłem sam wśród duchów. Nie wiem czemu, ale... Mateo, gdzie jesteś? Matea tam nie ma. Plecy. Nieładnie. Widziałem takie rzeczy, skarbie, że sam już nie byłem pewny, czy żyję. Jakie rzeczy? Ogień. Wszędzie ogień. Ajajaj, tam strzelają na nas. Okrążmy ich znowu. Okrążenie najważniejsze. Wybuch. Wybuch. Rozwaliliśmy czołg. Nie wiem, gdzie ja biegnę. Ale od frontu nie będę atakował. Do wnętrza fortu mogłem się dostać na dwa sposoby. Podziemnymi tunelami lub górą, na oko. No właśnie. Nie od frontu? Nie miałem już pancerza. Byłem bez szans. No ta córka jakaś głupia? Nie od frontu? Ja bym atakowała od frontu. Kuźwa, gdzie oni są? Teraz też nie od frontu. Matka, ten z czego zrobiony? Pancerniak. Czekajcie, trzeba jakiś karabin znaleźć. Dobra, są nasi. Finito. Po jakimś czasie nie mogłem już patrzeć na te wszystkie ciała. Dotarł do fortu. Finito. Wciąż myślę o tym polu. Każdego dnia. Thank you.
czuję, że Mateo tego... Prawie już przestałem szukać. Zacząłem wierzyć, że Mateo zdążył uciec. I wtedy... Nie! Nie! Słyszysz mnie? Bracie... On wtedy zginął, a ja żyję nadal. Kto decyduje o tych rzeczach? Ach, filozoficzne przemyślenia w Battlefieldzie. Jeśli to koniec misji, to była bardzo, bardzo krótka. Do najlepszego, Mateo. To jeszcze raz ja. Dziękuję Ci bardzo, że obejrzałeś mój film do samego końca. Jeżeli Ci się podobał, daj łapkę w górę i pamiętaj, żeby subskrybować mój kanał. Jeszcze raz wielkie dzięki i do zobaczenia.